Cześć łowcy. Rok 2021 zakończył się. Pora na nowe wyzwania, cele i przygody w nowym 2022 roku. Ale zanim to nastąpi, przygotowaliśmy dla Was krótkie zestawienie i podsumowanie pięciu najciekawszych zjawisk paranormalnych świata według Mystery Hunters. Zaczynamy. Hoyabacu to wszystkim dobrze znany, jeden z najbardziej nawiedzonych lasów na świecie. To mroczne miejsce w Rumunii przyciąga swoją tajemniczością wielu śmiałków żądnych paranormalnych zdarzeń. Wielu boi się tam zapuszczać w grupach i to w dzień, co dopiero po zapadnięciu zmroku. Pewna kobieta o imieniu Klaudia Michaela postanowiła wybrać się do Hoyabacu sama za dnia i nagrać tam vloga. Sprawa nabrała jednak dziwnego obrotu. I have to admit I'm terrified and I do not know where the exit is. I'm a bit lost as well. Now you see, the guys that I've met, they told me some horrendous, oh gosh, what's there? God, look at that. What the heck is this? Okay. Basically they told me that the legend says that a shepherd went into the forest with the sheep. And he never came out, that's the actual legend, and that's why this forest has this fame of the most hunted, because he went in and he never came back. And yes, you saw the footage with the sheep that's dead, that's a skull, a sheep skull that you saw, and if you don't believe me, you can check yourself the legend. W pewnym momencie za kobietą widać dziwną postać, kryjącą się za drzewami. Postać jest o tyle przerażająca, że w pewnym stopniu nie przypomina standardowej ludzkiej sylwetki. A raczej coś, co bardziej kojarzy się z szarakiem bądź jakąś kryptydą. Wydaje się obserwować kobietę z daleka i poruszać się do tyłu. Zapada zmrok, a kobieta nadal znajduje się w jednym z najbardziej nawiedzonych miejsc na świecie. Po chwili z gęstwiny lasu jej uszu dobiegają przerażające głosy. Kobieta postanawia jak najprędzej uciec z tego miejsca. Okay. Jak myślicie, czym była przerażająca czarna postać w głębi lasu? Przypadkowy obserwator, który był ciekawy, co kobieta robi o tej porze sama w lesie? A może ktoś, kto ją śledził i chciał zrobić jej krzywdę? A może kobieta nieświadomie zarejestrowała nieznaną nam kryptydę bądź UFO? Dajcie znać w komentarzach. Skupmy się teraz na czymś bliższym naszej działalności, na grupach badających zjawiska paranormalne. Ekipa The Haunted Site, która działa na terenie Stanów Zjednoczonych, wybrała się do jednego z najbardziej nawiedzonych hoteli w stanie Illinois, St. Charles Hotel, żeby przeprowadzić tam paranormalne śledztwo.
To, co udało im się zarejestrować, wygląda dosyć autentycznie. That was weird. Is that you? 4.1. So, that was weird. So I got like a smell of like floral, like almost perfume. And then I felt like a little touch or like a little pressure. What's really compelling about this is that I feel and smell something and then keep an eye on this window. That was weird. Is that you? 4.1. Podczas sesji w jednym z pokoi nawiedzonego hotelu o tragicznej historii udało im się zarejestrować za pomocą kamery full spectrum ledwie widoczną, przeźroczystą postać, której dotknięcie prawdopodobnie chwilę wcześniej poczuł jeden z mężczyzn. Żeby tego było mało, w końcowym etapie śledztwa mężczyźni postanowili pozostawić jedną z kamer w jednym z kolejnych pomieszczeń. Zaraz po ich wyjściu kamera rejestruje podobną, jeśli nie tą samą, przeźroczystą postać, która wyłania się zza framugi drzwi, żeby za chwilę zniknąć po drugiej stronie pomieszczenia. It's absolutely incredible that right after this really strange light anomaly, it appears that some kind of white shadow just disappears into that bathroom. Haunted Hill House to jedna z najbardziej nawiedzonych posiadłości w USA w stanie Texas. Posiadłość można wynająć na noc i sprawdzić na własnej skórze jej mroczną legendę. Tak też uczyniła spora grupka znajomych, która nie za bardzo wierzyła w zjawiska paranormalne i raczej podchodziła do nich sceptycznie. Do czasu, aż coś przerażającego zaczęło się dziać w nawiedzonej posiadłości. As you can see, she was yanked off the bed. This was not a fall. And then they ran out. We're going to rewind that and we're going to show you in regular screen at 2:15:41. Rewind it one more time. He's like, where'd she go? He just looks over and she's gone. So as they run out, you can see they run out. Watch the door. Jak bardzo byli pewni tego, że zjawiska niewyjaśnione czy oddziaływania demoniczne nie istnieją, tak szybko przekonali się, że coś jest na rzeczy. Widzimy, jak na nagraniu, które pokazuje nam jedna z uczestniczek tych wydarzeń, coś z dużą siłą ściąga kobietę z krawędzi łóżka. Reakcja całej grupy wskazuje na jedno. Byli nie lada wystraszeni. To jednak nie był koniec. So we're gonna watch them come in the room. Here they are. All right, let's pause it before it gets to that point. Pause it. All right, so this is gonna happen at 3:14. Drew is the guy right here in the white. So he's in here kind of provoking, saying you wanna pick on a girl, pick on me. Did you see he got pushed? Niektórzy z grupy po godzinie od pierwszego zajścia postanowili wrócić jeszcze raz do tego samego pomieszczenia. Około 3:14 w nocy jeden z uczestników ponownie został odepchnięty z ogromną siłą, po czym wszyscy wybiegli z pomieszczenia. Coś ewidentnie nie życzyło sobie ich obecności w tym domu, ponieważ jak dobrze widać na końcówce nagrania, coś zamyka za nimi drzwi, a nawet pociąga za skobel od wewnętrznej strony. Czy był to doktor Jäger? We're gonna rewind that again. I'm gonna zoom in to that doorknob to see if we can get a better view of it.
See the doorknob moving? Okay, here we go. Watch as the doorknob closes. Look, it even lifted the screw up. Did you see the screw lift? Rewind it one more time. I saw the screw lift. Musicie wybaczyć nam brak skromności, ale dla nas w tym zestawieniu nie mogło zabraknąć materiału z naszego ostatniego projektu. Uważamy, że cały projekt oraz EVP, jaki udało nam się nagrać podczas pobytu w nawiedzonym szpitalu w Legnicy, jest jednym z lepszych zjawisk, jakie udało nam się kiedykolwiek zarejestrować. Posłuchajcie tego jeszcze raz. Przy okazji kilka słów wyjaśnienia po komentarzach, jakie widzieliśmy pod filmem. Prześledziliśmy cały materiał minuta po minucie z kamery z prosektorium. Przez całe nagranie słychać wyłącznie to krótkie zdanie i krzyki, żadnych innych odgłosów. Jeśli miałby to być ktoś z miejscowych, musiałby podejść bezszelestnie pod prosektorium i wykrzyczeć to jedno konkretne zdanie. W jakim celu? Czemu nie wykrzyczał nic więcej? Ulica oraz parking znajdowały się w znacznym oddaleniu od prosektorium, a Michał stale monitorował te okolice, więc uważamy, że jeśli miałby to być ktoś z okolicznych, na pewno byłoby słychać więcej rozmów i kamera by je zarejestrowała. Na pewno wrócimy tam ponownie i być może uda nam się zarejestrować coś podobnego. Ostatnie nagranie jest według nas najciekawsze i najbardziej prawdopodobne. Przenosimy się do znanej już nam grupy Paranormis, o której jeszcze nie tak dawno rozmawialiśmy na transmisjach live na YouTube. Niektóre z ich nagrań mogą pozostawiać wiele do życzenia i analizy, ale są też takie, które ciężko jednoznacznie podważyć. Oto jedno z nich. Ekipa Paranormis udała się do kościoła Wisielca, w którym doświadczyła kilku ciekawych zjawisk paranormalnych. W miejscu tym miało dojść do kilku samobójstw w jednym z bocznych pomieszczeń kościoła. Mężczyźni rozmieścili w nim kamery i dyktafon, a na ołtarzu głównym lalkę, która reagować miała dźwiękiem na ruch. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Wow! Wow! There's no way. That was not us. Turn the mics on. Okay. Let's go check outside to make sure nobody's here. If nobody's here, that's voices. Lalka uruchomiła się niemal natychmiast, a w pomieszczeniu, gdzie miało dojść do powieszeń, nagrało się kilka niepokojących dźwięków. Mężczyźni postanowili dokładnie sprawdzić ten pokój, przeprowadzając tak zwaną ślepą sesję, czyli wsłuchiwanie się w odpowiedzi ze Spirit Boxa przy użyciu słuchawek. Wtedy to się wydarzyło. Sup, Jack? Hi. Do you know that you're dead? Why are you staying here? Why are you staying here? Dude, go. I can't see. Grab the light, dude. Grab the light. Ow. Ujęcie kamery pokazuje dobitnie, jak jakaś nieznana siła próbuje ściągnąć mężczyźnie czapkę z głowy. Wydaje nam się to być jednym z najbardziej wiarygodnych nagrań aktywności paranormalnej, ponieważ nagranie tego typu byłoby po prostu ciężkie do sfabrykowania.
Reakcja mężczyzn na to, co się wydarzyło, również wydaje się autentyczna. Dajcie znać, co o tym sądzicie. A my wkraczamy wspólnie w 2022 rok i oby okazał się lepszy od poprzedniego. Kolejne przygody czekają. Kolejne tajemnice do odkrycia. Widzimy się w następnym odcinku.